Społeczny Chór Okręgu Warszawskiego pod batutą pani Pauliny Nowak. Brawo jeszcze raz. ...26 czerwca bieżącego roku pod patronatem ministra sprawiedliwości Borysa Budki w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia i zastępcy dyrektora generalnego służby więziennej pułkownika Jarosława Kardasia otwarty został 12. Międzynarodowy i 24. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie. W uroczystości otwarcia wernisażu udział wzięło wielu znamienitych gości. W szczególności pragnę powitać skazanych oraz wszystkich pozostałych uczestników i miłośników sztuki więziennej. Dzień dobry. Niewątpliwą atrakcją wernisażu przeglądu sztuki więziennej był występ Społecznego Chóru Okręgu Warszawskiego z koncertem pieśni patriotycznych, wojskowych i rozrywkowych. To istniejący zaledwie od ponad roku chór mieszany męsko-żeński, założony przez funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Warszawy przy współpracy z Fundacją Pomocy Potrzebującym. Otwarcia przeglądu dokonali współorganizatorzy, dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie pułkownik Jan Morozowski i dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś. Myślę, że to wydarzenie nam się udało. Kapitalnie przebiegło, zgodnie z planem, zgodnie z naszymi założeniami. Artyści, ci, którzy byli zaplanowani, przybyli, wystąpili. Można powiedzieć, że tegoroczna edycja przebiegała na takim poziomie artystycznym, jak poprzednie tego typu wydarzenia. Czy osadzeni chętnie chcą, czy coraz chętniej chcą właśnie, czy uczestniczyć właśnie w tego właśnie rodzaju przygody? Tak, nawet powiedziałem, że bardzo, bardzo chętnie wyrażają akces do udziału w tego typu wydarzeniach. Kto tak naprawdę wpadł na pomysł, żeby stworzyć właśnie taką inicjatywę? Wie pan, czy to byli osadzeni, czy... Nie. To znaczy, ja akurat tak się składa, jestem stąd, z Gdańska. I pamiętam, jak ten pierwszy przegląd sztuki więziennej wystartował 24 lata temu. No nie ma co ukrywać, że przed 89 rokiem no z tymi przeglądami to było raczej krucho. Sztumski przegląd sztuki więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, którego organizatorem jest Zakład Karny w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczości więziennej jako element resocjalizacji, wspieranie artystycznej refleksji, wrażliwości, potrzeby samorealizacji oraz szeroko pojęta aktywizacja kulturalna środowiska więziennego. Ci skazani, którzy odbywają karę, prędzej czy później wrócą do społeczeństwa i naszym zadaniem psychologów, wychowawców, terapeutów i każdego funkcjonariusza służby więziennej jest prowadzenie tego typu oddziaływań i wzbudzanie takich refleksji w osobie pozbawionej wolności, żeby spróbować, dać mu szansę, żeby coś zmienił w swoim myśleniu, w swoim zachowaniu, aby wróciwszy na wolność, może zmienił swoje życie, dokładnie, zmienił swoje życie. Oni są wykluczeni społecznie, są za murami, potem opuszczają te mury więzienne, trafiają w określone środowiska, żeby społeczeństwo, by gminy, by samorządy, oglądając taką sztukę, musimy mieć świadomość, że to są ludzie nieraz, którzy mają o wielkiej wrażliwości, o wielkich, że tak powiem, przemyśleniach nie tylko takich życia codziennego, ale i etycznych, bo to przecież się ukazują różne rzeczy tutaj na tych obrazach, czy w tych przedstawieniach, czy w tych utworach literackich. I że należałoby tych ludzi przywrócić społeczeństwu, tą readaptację, bo tak się mówi popularnie, przeprowadzić. Lokalna społeczność współpracuje z Zakładem Karnym, który jest jednym z większych pracodawców przecież w Sztumie. Na przykład więźniowie, część więźniów wykonuje prace społeczne na rzecz na przykład miasta. Organizujemy takie ekipy,
pod oczywiście nadzorem opiekunów, których zatrudnia Urząd Miasta. Natomiast skazani wykonują szereg bardzo pożytecznych prac na rzecz miasta. Czyli widać, że istnieje dobry klimat do współpracy pomiędzy zakładem karnym a władzami samorządowymi. Przedmiotem konkursu były prace artystyczne i literackie, wykonane przez osoby tymczasowo aresztowane oraz pozbawione wolności. Właśnie znajdujemy się w jednej z sal stawowych galerii Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie możemy oglądać prace skazanych biorących udział w tym przeglądzie, a prac i skazanych w przeglądzie biorących w tym roku jest bardzo dużo. W tym roku do konkursu zgłosiło się 400 uczestników z całej Polski oraz Litwy, Słowacji i Czech. Jako że wiele zakładów karnych zgłosiło się do nas do uczestniczenia w tym konkursie, w wszystkich kategoriach artystycznych, w kategoriach malarstwa, rzeźby, rękodzieła artystycznego, w kategoriach literackich, w kategoriach poetyckich, a także w kategoriach teatralnych i artystycznych, scenicznych na żywo, a także w kategorii nośników elektronicznych. Sztuka jest swoistą terapią, która pozwala mu odkryć samego siebie, odkryć błędy, w wyniku których trafił do więzienia. Myślę, że ten czas, który mogą wypełnić, działając na niwie artystycznej, tworząc sztukę, jest czasem na pewno niestracony. Bo chociaż gdyby na 20 prowadzących sztukę jeden chciał się zmienić, to już warto to robić. Jeżeli połowa nie wraca do popełniania przestępstw, to oznacza, że już jakiś sukces jest osiągnięty, że te osoby dokonały właściwego wyboru. Jeżeli ktoś się mocno zaangażuje, to efekty są też dobre. Na psychikę osadzony jest sport, oddziałuje to bardzo, ale to bardzo dobrze. Bezeklad sztuki więzionej dostał się do świadomości nie tylko pracowników, funkcjonariuszy, ale również samych więzionych, skazanych. Ponad 10 lat to wystarczająco długi okres czasu, aby udowodnić, że ten międzynarodowy projekt jest bardzo znaczący, potrzebny i ważny. Wystawa nagrodzonych prac czynna będzie w Sztumskim Centrum Kultury do końca lipca tego roku. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.